Ruszamy w dalszą drogę smakowitym szlakiem na Górny Śląsk. Opisać kuchnię śląską w kilku zdaniach jest bardzo trudno. To mieszanina wpływów różnych kultur. Ślązacy poza konkretnymi daniami od zawsze uwielbiają jednak także wypieki. To właśnie na Górnym Śląsku powstaje jedyne w swoim rodzaju smakowite ciasto, które oprócz walorów smakowych znane jest także jako pieczywo obrzędowe. Od zamierzchłych czasów pieczone z okazji ważnych uroczystości, jak na przykład wesela. Odwiedzamy jedną z piekarni, gdzie powstaje ten słodki produkt. Panie Pawle, kołocz śląski jest Panu bliski już od dzieciństwa. Kołocz śląski już mnie jest bliski od lat 68, czyli 1968 roku, ponieważ mama już w domu robiła kołocz i tak do tego się przywiązałem i cały czas mam kontakt z tym kołoczem. Czyli kołocz śląski, można powiedzieć, że naznaczył Pana karierę zawodową. No tak można powiedzieć. Jakie ma Pan wspomnienia związane z kołoczem śląskim? Jak Pan chodził na wesela jako dziecko? Tak, to znaczy to były wspomnienia, a później jak mnie jeszcze dostawali kołocz. Pamiętam, że bardzo mi się cieszyli, jak przynosili, mówię, weselni, to była młoda para, albo młody pan, albo młoda pani, przynosili kołocz. To my już czekali, bo to, mówię, nie było to na co dzień kołocz, tak jak teraz go można kupić, to było sporadycznie, że się to zdarzyło. I każdy się cieszył i ten kołocz był zjedzony od początku do końca, nie było nic wyrzucone. Kiedyś to było tak, że po prostu już ludzie wiedzieli, gdzie tam się szykuje wesele, nie patrząc, że to była rodzina, ale cała wieś składała się i przynosiła, to się nazywało poczta. Przynosili, powiedzmy, jajka, mąkę, cukier, ser. No, przynosili to i niekiedy się to tyle tego nagromadziło, że nawet wystarczyłoby na dwa wesela. I z tego robili. I później została ta wieś tym obdarowana. Przy samej produkcji tego kołocza, kołocz potrzebuje ciepła. Znaczy ciepła w tym sensie, że musi też być pomieszczenie. Nie można tego w pomieszczeniu zimnym robić, bo nie będzie to gerowało. W ogóle inaczej później taki kołocz będzie wyglądał po upieczeniu. Ma Pan sentyment do tego kołocza? Mam sentyment, bo mogę powiedzieć, że mnie teraz przez jakiś czas nie było, to już nawet się stęskni. Jak on teraz przyszedł na ciaskarnię, to pierwszy, jakbym doszedł do tego kołocza, to już 4 kawałki zjadł. Czy jest Pan dumny z tego, że kołocz śląski ma unijny certyfikat? Tak, tak. I on jest rozpoznawalny, bo mówię, jest znaczek. Kołocz śląski to marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. My teraz sprzedajemy też bardzo dużo kołocza za granicę, tego kołocza śląskiego certyfikatu. Byliśmy i w Francji, byliśmy w Belgii, w różnych innych państwach, gdzie ten nasz kołocz śląski został po prostu rozpoznawalny. By ciasto cieszyło podniebienia, najpierw musi powstać pulchne ciasto drożdżowe. To właśnie w tym miejscu zaczyna się pierwszy etap produkcji kołocza śląskiego? Tak, w tym miejscu. Tutaj mamy przygotowane surowce, czyli wszystko to, co jest potrzebne i tu następuje miesienie ciasta. Jak ciasto zostanie zamiesione, na chwilę odstaje i później go przygotowujemy do wałkowania. Ciasta drożdżowe są popularne w całej Polsce. Jednak tylko w rejonie Górnego Śląska można skosztować kołocza śląskiego, którego tradycja wypiekania sięga XVIII wieku. Jego nazwa pochodzi z Gwary Śląskiej i nawiązuje do dawnego kształtu ciasta przypominającego koło. Dopiero w XIX wieku placki przybrały formę prostokątną, co było związane z rozpowszechnieniem się piekarników i stosowanych w nich form na ciasto. W języku polskim wypiek nosi nazwę kołacz. Jednak gwarowe określenie zyskuje na popularności. Do tego wyjątkowego produktu stosować można wymiennie obie nazwy – kołocz śląski i kołacz śląski. Obie zostały zarejestrowane jako chronione oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej w 2011 roku. Oryginalny kołocz śląski wypiekany jest w 4 odmianach – bez nadzienia, z farszem serowym, makowym bądź z jabłkami. Ciasto powinno mieć wysokość około 3,5 cm i mieć kształt prostokąta. Ważnym jego elementem jest maślana posypka. I jaki jest kolejny etap powstawania kołocza śląskiego? Ten etap, który myśmy widzieli, to było nakładanie sera maku i później kruszonki, nakładanie kruszonki. I po jakiś tam, jak już ma odpowiednią garę, wkładamy go do pieca. I po, no, czas zależy wypieku od temperatury pieca i mówię też od jakości, znaczy kołocza, na przykład z makiem, ze serem będzie dłużej, z jabłkiem się krócej piecze. Na ogół, ale to parę minut. I później etap, jeżeli ten kołocz idzie do wysyłki, to my się staramy go nie na blachach trzymać, tylko wystudzić go i studzimy go na deskach, bo drzewo cieplej oddaje ciepło i po prostu prędzej jest wystudzony, żeby można go spakować.
bo nie można gorącego kołocza spakować, no bo się zrobi glina. To będzie woda gliniasta i ten kołocz nie będzie. Znaczy będzie miękki, ale po prostu nie, to będzie kołocz. No kołocz musi być po prostu grubiący, tego się to musi czuć, że to jest kołocz. Ten posypkę, że po prostu nie będzie taka, bo się załamie, to jak się ugryzie, to musi wrócić. Na tym to jest praktycznie dobry kołocz. O wyrobieniu ciasta, ciasto trafia na stół. I na stole jest, musi być zważone na odpowiednie kawałki i idzie ciasto do wałkowania. My mamy wałkownicę, czyli wałkujemy to na wałkownicy, a końcowy etap już jest później, tylko się poprawia. Jeżykiem się przejedzie, jeżykiem po to, żeby nie było trochę żyków powietrza, nakłada się masy makową, jabłkową albo serową. Końcowym, po wyrównaniu tego końcowa faza to już nakładanie kruszonki. I to jest cała opcja i produkcja kołocza śląskiego. Obecnie kołocze śląskie piecze się nie tylko na wesela, ale także z różnych innych okazji rodzinnych i towarzyskich. Ciasto z historią można kupić w cukierniach, piekarniach i sklepach spożywczych, ale prawdziwe gospodynie śląskie wolą same wypiekać go w domach, a to z pewnością niełatwe zadanie.